Cześć. Kiedy odwiedzałam panią Marię Kozłową w jej mieszkaniu, nie zawsze rozmawiałyśmy o kulturze lasowiaków. Czasem były to takie swobodne rozmowy na temat tego, co tam w świecie słychać, w domu, w szkole. Pani Maria była bardzo ciekawa różnych nowych wiadomości. No, ale ja też. To było obustronne zainteresowanie, bo ja byłam ciekawa opowieści pani Marii z dawnych czasów. I kiedyś opowiadała mi o pewnym grajku, Pawle Kalince, o tym, jak wygrywał, jak jeździła z nim na występy do Warszawy. No i przypomniała sobie pani Maria, że napisała taką piosenkę, być może właśnie Paweł Kalinka był inspiracją do napisania tego tekstu i zaśpiewała mi, a że ja miałam wówczas ze sobą kamerę, to też nagrałam i mogę dzisiaj Wam to nagranie, myślę, że unikatowe, przedstawić. Tutaj jeszcze wspomnę o tym, że piosenka ta właściwie melodia bardzo mi się podobała i przekazałam ją kapeli, z którą kiedyś śpiewałam. Tak też oprócz pani Marii będziecie mogli usłyszeć wykonanie tej piosenki przez Ludową Kapelę z Gorzyc. Zapraszam. Teraz ja śpiewam, to ja ułożyłam. To jest moja. Już? Wydubał se waluś, skrzypeczki cygankiem. Wygrywa na progu wieczorem i rankiem. Dzirmolił, ja za się nauczył. I teraz się będzie po weselach uczył. I będzie wygrywał rozmaite śpiwki. I jak diabeł będzie kusił wszystkie dziwki. Bokus na dziewucha, tak jakby się wściekła. Jak usłyszy granie, posłaby do piekła. Wygrywa na progu wieczorem i rankiem. Dzirmolił, ja ze się nauczył. I teraz się będzie po weselach łucył. Będzie wygrywał rozmaite śpiwki. I jak diabeł będzie kusił wszystkie dziwki. Bokura dziewucha, tak jakby się wściekła. Jak usłyszy granie, posłaby do piekła. Gorzycka ładnie nam przygrywa. Bo się nauczyły zagrać i zaśpiewać. A nasze dziewuchy pięknie nam śpiewają. A do tego jeszcze ładnie wyglądają.